Poniedziałek, 29 sierpnia, Paulina Szczepaniak, witam Państwa i zapraszam na pierwsze w tym tygodniu wydarzenia. Każdy jego obraz to abstrakcja, która skrywa emocje artysty i przemyślenia dotyczące współczesnego świata. Najważniejsze dla niego jest to, by jego twórczość budziła w odbiorcach emocje. Mowa o wybitnym polskim artyście malarzu Stanisławie Brajerze, który urodził się w Skrzebowie w gminie Raszków. W sobotę obszerna wystawa tego artysty została otwarta w Pałacu Niemojowskich w Przybysławicach. Część dzieł Stanisława Brajera zostanie tam już na stałe. Stanisław Brajer to wybitny polski artysta-malarz, który pochodzi z gminy Raszków, a od wielu lat mieszka i pracuje w Poznaniu. Do tej pory stworzył około 6 tysięcy obrazów. Od minionej soboty kilkadziesiąt jego prac zdobi wnętrza wyremontowanego Pałacu Niemojowskich w Przybysławicach. To są wszystko moje dzieci. Ja je wszystkie kocham jednakowo. Cieszę się, że znalazły taki dom wieczności i że ten piękny gmach tego pałacu pomieścił te moje dzieci, te moje myśli, które będą żyły wiecznie. Dominik Górny, kurator wystawy prac Stanisława Brajera, podkreślał na sobotnim wernisażu, że to historyczny moment dla ziemi raszkowskiej, bo po wielu latach artysta symbolicznie powraca do miejsca swoich narodzin. To, co widzimy tutaj, to jest tak naprawdę twórczość zarówno retrospekcyjna, jak i współczesna. Twórczość, która jest światem barwnych myśli. Warto zwrócić uwagę w sposób symboliczny na pewne tytuły samych obrazów. Zawsze i wszędzie. Tajemnica, korzenność, świetlistości. To są wszystko pewne symbole, pewne metafory, którymi pan Stanisław Brajer operuje, żeby pokazać wyobraźnię współczesnego człowieka. To są obrazy, w którym każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Tu nie ma oczywistości. Tu są rozmaite barwy, kształty, formy, które oddziałują na wyobraźnię rozmaitych pokoleń. Tę opinię potwierdzają odbiorcy, którzy bardzo licznie pojawili się na sobotnim otwarciu wystawy. Jestem posiadaczką kilku jego prac, to w domu jakby są te prace przechodzę codziennie, tak, bo tam mieszkam, ale jednak zawsze da się coś innego zauważyć i inny szczegół odkryć i inaczej zinterpretować się daną rzecz, w związku z tym jest to pewna magia. Zmuszają do myślenia i główkowania przede wszystkim i to, o to chodzi. Wzruszające i chyba najpiękniejsze jest to, jak on musi być wspaniałą osobą, nie tyle artystą, ale też osobą, że tak licznie się tu wszyscy zebraliśmy dzisiaj. Mnie się bardzo podoba. Ja znam Staszka obrazy od bardzo dawna. No, nie powiem już od ilu lat, bo aż nieprzyzwoicie od ilu lat. Zawsze lubiłam. Mam w swoim domu, nie mam kolekcji, ale mam kilka w swoim domu. I ich nikomu nie oddam. To jest takie zatoczenie koła. On tutaj rzeczywiście z tej ziemi się wywodzi i tutaj wraca, więc to jest przepiękne. I myślę, że dla niego też bardzo znaczące, takie symboliczne. Obrazy autorstwa Stanisława Brajera zapełniły wnętrza dwóch pałacowych kondygnacji. Część z nich pochodzi z kolekcji prywatnych i do nich wróci, ale wiele dzieł pozostanie w tym obiekcie na stałe. Pałac się zapełnia wspaniałymi obrazami. Jesteśmy dumni z tego, że pan Stanisław Brajer pochodzi z ziemi raszkowskiej, że postanowił, aby część jego obrazów właśnie pozostała na ziemi raszkowskiej, trafiła pod strzechy, no i trafiła także do pięknego pałacu. Stanisław Brajer mimo ogromnego dorobku i podeszłego wieku nie spoczywa na laurach, ciągle tworzy, czerpiąc inspirację z tego, co go otacza. To jest mój generał, pędzel, który mną przewodzi. Codziennie rano o godzinie 3 mnie budzi. Muszę stanąć na baczność, gromadzi całe wojsko farb, wszystkie barwy tęczy ustawiają się na stole, nie na niebie i prowadzą mój tok myślowy w tym kierunku, aby stworzyć nowe obrazowe życie. Które wyzwoli emocje w odbiorcy, bo ktoś, kto odnajdzie obraz w swoim wnętrzu, nigdy nie będzie samotny, mówił artysta podczas wernisażu. To wszystko w poniedziałkowym serwisie informacyjnym. Za moment oczywiście sport i prognoza pogody, a ja zapraszam Państwa na jutro na 17:20. Do zobaczenia.